Cześć, witajcie na kanale Rizer w grze Thymezja. Czyta się to chyba Thymezja. Jest to nowa gra typu Souls-like, czyli Dark Souls, czy z ostatnich tytułów Elden Ring, od wydawcy Team 17. Jest to gra bardzo ciekawa. Przed chwilą pograłem sobie kawałeczek. Ma dość ciekawą fabułę. Jest osadzona w średniowieczu, w którym alchemia była na bardzo wysokim poziomie, na bardzo wysokim etapie rozwoju, ale coś tam zaczęło się niedobrego dziać i te królestwo, które tutaj pewnie będziemy odkrywali, upadło. Wyszły jakieś monstra na ulicę i nasza postać, czyli Corvus, będzie próbował sobie przypomnieć, co się tak naprawdę stało. Będzie próbował odzyskiwać swoją pamięć. Gra naprawdę wygląda dosyć ciekawie. Ja gram w taką wersję jeszcze przed premierą i mimo tego, że mam dużo klatek, bo mam te 140, to jakieś takie dropy są, ale mam nadzieję, że nie będą nam przeszkadzać. Zaczniemy sobie od nowej gry, bo ja tutaj zagrałem naprawdę króciutko jak na razie, tak żeby tylko poznać sterowanie. No i jest to też trudna gra. Ja będę grał na klawiaturze myszy, zobaczymy jak mi pójdzie. Natomiast na padzie jeszcze gorzej by mi na pewno poszło. Na razie walczyłem z jednym takim, no to chyba bardziej był miniboss. No i średnio mi szły te bloki przede wszystkim. Bloki są strasznie ważne, ale tutaj też postacie są fajnie zrobione, bo nie są takie oczywiste. No fajnie się w to gra ogólnie. To jest nasza postać, to jest ten Corvus. Na razie będziemy walczyć szablą i chyba sztyletem do parowania. Szkoda, że jest trochę mało dialogów czytanych, bo wtedy byłoby na pewno łatwiej się wczuć. Dobra, podstawowe kontrolsy. W grze wszędzie są rozsiane takie karteczki z historią. Ja tego na razie nie będę czytał, jak chcecie to możecie sobie po prostu zapauzować. Gry, przynajmniej na chwilę obecną, nie ma w języku polskim. Jest tam sporo różnych języków, ale polskiego akurat nie widziałem. Dobra, i gdzie mamy pierwszego przeciwnika? Tak, i widzieliście, była taka lekka przycinka, mimo że gra chodzi mi, no mam naprawdę, mam stałe 144 klatek, czyli maksa, bo mam takie ustawienia monitora. Dlatego nie wiem, czemu są takie przycinki, ale może to tylko ta plansza, to jest taka plansza tutorialowa bardziej. Dobra, teraz chcą, żebyśmy się nauczyli blokować, to spróbujemy. Ale te postacie, ciężko mi wyczyć tych przeciwników. O, no. Spróbujemy. Kurczę, o dobra, udało się, ale strasznie właśnie ciężko mi idzie. One mają taki, przedłużają ten atak, nie? Znacznie. Jeszcze raz spróbujemy. Dobra, on tam się też zaświecił w pewnym momencie na zielono, ale wcześniej miałem także zielone ataki, to są takie te krytyczne, których nie można zablokować, ale o tym się może jeszcze za chwilkę dowiemy. Niestety świat tutaj jest troszkę minus, bo świat jest bardzo zamknięty, co zresztą zaraz zobaczycie, ale nigdzie tutaj nie można wchodzić i trochę się za bardzo czuję tutaj tak tunelowo. Tutaj o tym, że możemy lokować sobie na przeciwników, nie? No. A, nie użyłem, dobra, bo użyłem bloku, ale mi chyba nie wszedł. Nie wiem, czemu na zielono właśnie się świecił, odskoczyłem na wszelki wypadek. No i jak przeciwnicy są powaleni, to my musimy jeszcze ich dobić. Dobra, mamy klucz do bramy. Ale ogólnie świat wygląda całkiem przyzwoicie. Grafika nie jest jakaś powalająca, ale klimat jest bardzo ciekawy. Dobra, atak, claw atak, który zadaje dużo obrażeń. Przeciwnik nie będzie mógł się leczyć. No i zaraz zobaczymy. My ten atak musimy
naładować. Muszę dłużej przytrzymać, wtedy widać, że trochę więcej obrażeń zadaje. Nie wiem, co to jest biały pasek i zielony u niego. Czy to jest... Właśnie nie wiem, co to jest. Dobra, obtain a plague weapon. Możemy, chyba jak jest przeciwnik już powalony, zebrać z niego broń, którą będziemy mogli później wykorzystać. Którym to było przyciskiem? Tym claw attack. Tylko musimy ten atak naładować i teraz dwójką będziemy mogli z tego ataku skorzystać. I ten atak jest jednorazowy, czyli jak komuś zabierzemy tą broń... Okej, teraz mu zabrałem, mimo że nie miał jeszcze low HP. Nie był powalony, także może da się wcześniej. Bardzo fajne są... O kurde, tu mnie z tyłu przydziadowało. A, i zabiła mnie. No nie wierzę, byryby. Dobra, jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy. Musimy odzyskać nasze dusze. I możemy różne bronie zabierać. Jeżeli ona ma dagger, to ja jej dagger zabiorę. Dobra, widzicie, po prawej mam dagger. Później będę miał więcej, widzę, że tu mam kłódkę. No mamy tu różne też umiejętności, wiadomo, że to wszystko się odblokowuje. Skille i statystyki, także będziemy sobie tutaj naszą postać jakoś levelować. A tutaj przed nami jest, no, ognisko. Musimy je aktywować, a jak odpoczniemy, no to zresetujemy wszystkie tam potworki z tyłu i tak dalej, więc w ten sposób też można sobie odpowiednio levelować. I tutaj będziemy mieli jakąś walkę. Dobra, i teraz mamy, o tych zielonych atakach wam mówiłem, jak on się świeci na zielono, to możemy użyć takiej kontry, to się nazywa pióro. Możemy rzucić w niego jakimś tam piórem, te pióra mamy 3 w lewym dolnym rogu, to widać. Kurde, gościu! Nie zdążyłem teraz. Lepiej unik, wiadomo, że szybciej. Kurcze, unikaj. O, teraz użyłem tego piórka. O, źle użyłem tego. Spróbujemy mu zabrać jego miecz. Zobaczmy, czy mogę. O, tak, dobra, mam ten jego miecz. Nice! Dobra. Dobra. Te zielone oznacza, że ja mu mogę buchnąć właśnie broń. Widzicie, ten pasek mu się odnowił. O, za wcześnie użyłem piórka i nie skontrowałem mu. O kurde, czy on ulnik zrobił? Czy ja coś zjebałem? Teraz trochę mi się udało, trochę nie z tym piórkiem. Fajnie kamera działa. Lepiej niż w Soulsach, mi się wydaje. Lepiej... Dobra, muszę się uleczyć. Spróbujemy. Dobra, mamy jego miecz. Kurde, ja już nie mam czym się leczyć, gościu. Weź trochę zluzuj. Dwójka! Big do bigu, kurde! Dobra, 13 HP. Jak ja mam to teraz zrobić, co? O, idealnie to zrobiłem. Dobra. Ej, kamera naprawdę fajnie działa, jak się na przykład obiega przeciwnika. Nie wiem, jak to będzie na bossach, bo na pewno to też będą bardzo duże bossy, w sensie wysokie. Ale fajnie, fajnie kamera działa i faktycznie wydaje mi się, że lepiej ta gra jest zrobiona pod klawiaturę mysz niż, nie wiem jak tam podpada, ale lepiej niż Soulsy. Także fajnie. Gra widać, że jest ogólnie, za chwilę zobaczycie, że widać, że ona jest chyba japońska, a na pewno jakaś azjatycka, bo za chwilę będą takie różne postacie. Dobra, jesteśmy na jakimś rozwidleniu dróg. Widać też, że ta kamera, widzicie, ona się fajnie nam dostosowuje do takiego większego obszaru. Tam był taki obszar wąski, zamknięty. Ja wiem, co jest tam. Zobaczymy, co jest tutaj. Czy coś jeszcze tu jest? Ten wygląda też na takiego mini-bossa. Chyba można to poznać po tym. Zobaczcie, że on ma taką jakby... Nie wiem, czy dobrze to nazwę. Taką trawę na sobie, nie? Ja nie mam HP.
Dobra, ja nie miałem HP, także spoko, luz, zaraz go zabijem. On nie ma dużo HP. Zaraz do was wrócę. Dobra, musimy odzyskać nasze dusze. Tam, jeżeli zabijemy takiego mini bossa, bo to nie jest boss faktycznie, to on się nie odnawia, nie respi. Ja bym chciał jego dzidę, kurde, nie chce mi dać. To jest, z tymi dzidami to jest całkiem spoko jest. Kurde, nie to, jejku, zły przycisk. Spoko, bo dzięki temu możemy używać, wiecie, broni też przeciwników, także fajnie działa te zabieranie tej, to się nazywa plagi weapon, także to jest fajne. I coś takiego po nich dziwnego zostaje, tam mamy jakąś znajdźkę. No i dobra. Dobra. Myślałem, że to będzie znajdźka, ale my musimy też zbierać te collectiblesy. No to chyba teraz nam zostaje tylko wejście tam po schodach, bo tutaj faktycznie wszystkie drzwi nie będziemy tego mogli otwierać. Tylko pewnie jakieś skróty ewentualnie w przyszłości. I teraz poznamy kawałeczek fabuły. I od razu wam zapowiem, że to będzie fajnie wyglądało zaraz. Mi to się kojarzy z tym gościem z Resident Evil, który ma taki hełm trójkątny i chyba nie mamy z nim szans, to. Ale chciałbym mu broń zakosić, bo to może być zajebiste. Te dodże mają bardzo krótki zasięg. Mam jego broń, ale już nie mam hapsów. Nie mam już z czym się leczyć nawet? Fuck! Myślę, że ta walka jest specjalnie tak zrobiona, żeby jej nie wygrać. Chociaż może jak ten kozak, co tam w Elden Ring jest, już nie pamiętam jak się nazywa. Czy ci, co przychodzą u Dark Souls'y bez umierania. To może by dali radę, chyba że na końcu jest jakaś tam, wiecie, taka zabijajka. O, i teraz widać, nie, że to już jest azjatycka gra mocno po tej postaci i po tym wcześniejszym gościu. Coś tam się o nas martwiło. Korwus, czy pamiętasz, co zrobiłeś? Musimy mieć przepis, żeby użyć Hermes Answer. To nie wiem, co to do końca jest jeszcze. Musimy do niej wracać, jak będziemy zbierać jakąś pamięć. Zobaczmy, czy już coś mam. Chyba nie, dobra. Myślę, że tutaj nie jesteśmy do końca gotowi. Kolejne... Czekajcie. Tu jest coś... Hermes Royal Bulletin. Mapa. Na mapie będziemy się teleportować. Tu jest dziennik. Tu jest ta mapka. Ja już na tym etapie zakończyłem, także teraz też z wami kawałek odkryję. Ta brama jest otwarta, pewnie będziemy mogli ją tam kiedyś sobie otworzyć. Teraz już nie mam tych przycinek, tak na początku, chyba właśnie tam... na tym tutorialu, tutaj też jest zamknięte. Tu po tych schodach też nie można wejść, także użyjemy sobie tej mapy i będziemy zbierać te wspomnienia. Klimat jest ciekawy dosyć. A i mamy jakieś punkty, także możemy spróbować je zaraz wydać.
Nie wiem, czy to w ognisku się robi, czy... Mamy tu ognisko. Dobra, jest o tym levelowaniu. Do 25 punktów możemy maksymalnie jakoś tam sobie wylevelować. Dobra, i możemy tutaj też, mamy atrybuty. Ile ja mam punktów? 1500. Nie wiem, czemu to jest na czerwono. A, że tyle mi zostanie, jak dodam, i tyle, jak dodam kolejny. Dobra, apply. A jeżeli chciałbym... Apply. To już dodałem, tak? A jeżeli chciałbym umiejętność... A, i jak sobie coś tam nauczymy się, to możemy to zmieniać w dowolnym momencie. Unlock talent. Mamy dwa punkty talentu. Szabla. Tu jest ta obrona, dodge. Ja bym chętnie zrobił, żeby ten dodge był dłuższy, dalszy. Nie wiem, czemu to tak jakby jak strzałki wygląda troszkę. Second dodge, czyli mamy dwa dodge. I ten drugi jest dalszy. Dobra, ja bym to sobie jedno wziął. Tu mamy tu do ściągania. Tu mamy te piórka i strategie jakieś. Aha, czyli tu mamy na przykład te dwie bronie. Sobie poczytam chwilkę. Całkiem fajne są te umiejętności. Tutaj na przykład po egzekucji trochę dostaniemy energii i HP, czyli będziemy też coś tam używać, jakiejś magii. A tutaj mamy taki combo. Ja bym sobie te dwa punkty wydał. Później można to fajnie resetować, tak? Dobra. Spoko, dużo jest tych umiejętności i można różne style gry rozpracować. Te combo jednak jest średnie, wam powiem. Lepsze by było odzyskiwanie HP. Bo jak wykonywałem te 5 ataków, to nie mogłem... Mamy dwóch gości. A, te jaj trochę głupieją, widzę. To nie mogłem zdodżować. Mimo, że dość długo naciskam tą spację. Kurde, tu kolejny dziad. Najpierw tą bym zabił. Ten dagerek słabiutki jest. Tak, lepiej bym wyszedł na tym, gdybym... Można po drobinach? Można. Gdybym wziął te odnawianie. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze było? Nie, dobra, czyli po tej drabinie musimy być. Myślałem, że odkryłem jakiś fajny sekrecik. Jakiś kolejny siłacz, czy nie siłacz? Teraz ta piątka weszła mi. Kurde, gościu! Spróbuję. Zablokowałem go, ale dlatego, że spamowałem ten przycisk i ze 3 razy nacisnąłem, zanim on zdążył zaatakować. Coś z nich jeszcze innego wypada, zobaczcie. Jakiś Hand Axe Skill Shard. Okej, okay. Hand Axe Skill Shard. Co to znaczy? Niektóre, zobaczcie, się nie świecą te znajdźki, czyli trzeba tak bardziej... A, może dlatego, że ona wystąpiła drugi raz. Bo widzę, że tu podobny był napis. Ja przyszedłem stamtąd, prawda? Kurczę, strasznie irytuje mnie w tych grach, jak jest takie rozwidlenie, że można pójść w 3 strony, bo ja nigdy się nie mogę zdecydować. Tu jest... Kurczę... Dobra, już poszedłem, to już trudno, nie? Już poszedłem, to poszedłem.
widzę, że oni tutaj tak to ostro to wszystko pochowali. Spoko, o kurde, dziad jest. Nie wiem, co podniosłem przez tego dziada, nie zdążyłem zobaczyć. Znowu zablokowałem, dlatego że spamowałem te F tak naprawdę wiele razy. Czekajcie, czekajcie. Aha, dobra, czyli ja jestem, tak? Dobrze mówię? W tym samym miejscu. Chodzimy po drabinie. Czyli zrzuciło mnie, tylko dziwne, że ten mobek był, bo wydawało mi się, że wszystko tam po drodze zabijałem. Czyli tak, tam nic nie ma, a widzicie, bo tutaj to są też takie drogowskazy, one nam mogą lekko podpowiadać. Kurczę, ja bym tu chyba najpierw poszedł, bo to była schowana ścieżka. Bo tu jest Collection of Memories, level 1. Może jak zdobędę, że... tu też coś jest. Jak zdobędę jakąś tam dużą liczbę, to coś za to zyskuję, na przykład jakiś dodatkowy skill point. Nie wiem, czy to już było, czy tego nie było. A, i odblokowaliśmy sobie skrót do tego ogniska, będę to nazywał bonfire. No spoko, spoko jest. Nie ma tutaj też poziomów trudności, czyli trzeba się dostosować do tego, co nam gra daje. Chyba, że jest New Game Plus, czyli jeszcze trudniej. Coś tu słyszałem. Tam jest typo. Kurde, to... O, trochę kamera się blokuje na tych ścianach, kurczę, i jak mamy zlokowany target, to łatwo tam zgubić się z tą kamerą. Dobra. Kurczę, to powinno ją troszeczkę, tak mi się wydaje przynajmniej, żeby to było na moją korzyść, taki atak z tej broni powinien ją ogłuszyć lekko. Knife skill shard. No to zobaczymy, co to jest. Już nie mam leczonka. Sea of Trees. No to my jesteśmy teraz w Sea of Trees. To jest ta lokalizacja. Oj, dużo tu znajdziek jest, także osoby, które lubią sobie coś tam znajdą ciekawego. Nie wiem, właśnie chyba nie ma takiego ataku mocnego z zaskoczenia. Tak, te dagery są zdecydowanie za słabe. Nie wiem, one jakby nie zadawały damage'u. Collection of Memories. No nie wiem, co to znaczy, ale może się jeszcze dowiemy. Dobra. O, tu jest gaz, czekajcie. Pewnie to było napisane w jednej z tych podpowiedzi. Spróbujemy to szybko przejść. Chyba, że... czekajcie, a... Dobra, tak? Okej. Collection of Memories, to jest consumable. Także może to nam daje te dusze, te shardy. Ale ostatnio dużo gier wychodzi Souls-like, naprawdę, strasznie dużo. Co? To nie oznacza, że to jest źle. Mam wrażenie, że nie ma tutaj staminy. Ja w zasadzie... nie za bardzo widzę... nie mogę czasami bloków zrobić, jak atakuję już go kilka razy. Kurde. Chciałem powiedzieć, że nie widzę potrzeby blokowania, bo mam nieskończenie wiele dodży tak naprawdę. No i muszę tu wrócić i trochę daleko mi będzie wracać, ale mam ten skrót, ale to zaraz do was wrócę.
No niestety, nie odzyskałem tych dusz, bo zginąłem, jak wracałem za pierwszym razem. O, to się nam zapisało, ale już wiem, bo nagle mi wyskoczył tutorial o tym, że zebrałem te... Jak to nazwać? O te rzeczy... ten... Kurczę, gdzie to jest? O, właśnie, Skillshard, że ja to mogę wykorzystać. Collect enough Skillshard to unlock our upgrade plagi weapons. Czyli będziemy mogli ulepszać te plagi weapon. Ale to też... Czekajcie, a gdzie ja zginąłem wcześniej? Zapomniałem, bo nie wiem, czy... Pewnie nie można odzyskać tamtych... Tutaj zginąłem. Tak, ale mam czasami problem z tym dashowaniem. Mimo, że naciskam, to ono nie chce wchodzić. Te piórka muszę używać. Te piórka są najlepsze, żeby je używać. Bo na przykład blok jest słaby, bo on nie paruje, także ogłusza przeciwnika, nie? I przez to się nie opyla. Teraz nacisnąłem kontrol, ale w trakcie jak dasza nacisnąłem, bo wszystko tu naciskam na tej klawiaturze naraz. Dobra. No szkoda, czyli no jak się zginie dwa razy, no to traci się te dusze, które nam wypadły za pierwszym razem. No ja nie jestem też dobry w tej gry. Dawno nie grałem, w Elden Ringa nie grałem, ostatni w Sekiro próbowałem, ale Sekiro jest dla mnie strasznie trudne. Może tylko na klawiaturze i myszy, ale wiem, że to jest, no to, no, wiem, że to jest świetna gra, bo mi się bardzo podobała, ale jestem na nią strasznie zły, że nie mogłem jej ukończyć. Wychodź, wychodź, wychodź stąd. Już też nie mam leczenia, mam nadzieję, że jestem blisko gdzieś tego ognicha. No właśnie tak już mam wrażenie, że dużo przeszedłem, a tego ogniska nie ma, chyba że gdzieś pominąłem, no ale tam był ten skrót, więc ono powinno już gdzieś tu być za chwilę. Może na górze, no może jeszcze uda nam się jakiegoś bossa tutaj w tym odcinku wam pokazać. Chociaż to... O, dobra, jest. Dobra. I ja sobie tutaj odpocznę, może coś wydamy. Dobra. Tam zamknięte. Pewnie masz klucz ku tesiarzu. O kurde, co on z tym młotem odjebał? O ty fiucie jeden! O ty kurde, co jest? Dobre! Takie... nie do końca wiadomo, co tu się wydarzy. Spróbuję mu ten młot zabrać. Mogłem tego piórka użyć. Kurde. No, leczonko, szybko. Myślałem, że używa tego ataku, bo on tam... A, nie, to wiem, co to było. To było leczenie jego. Te rany leczy, czyli ten biały pasek mu powraca. Kurde. Dobre! Już niedużo zostało. Nie wiem czemu, ale mi teraz piórka nie zadziałały. Bo mogę je używać. A to nie zadaje damage'u to piórko, dobra. Będę wiedział. Zobaczmy, czy mnie uleczy. O, 45 aż mi uleczyło HP, bo ja wydałem teraz tą umiejętność. Potion menu.
A, dobra, czyli możemy ulepszać, po prostu więcej będziemy mieli. Tu był klucz, czy nie było? Po prostu będziemy mogli mieć więcej tego leczenia, nie? Teraz będziemy mieli 4 sztuki. I zaraz do was wrócę. Bardzo fajne rozwiązanie. Możemy sami wybrać, jak chcemy, żeby nam dawało, żebyśmy mieli więcej sztuk, czy żeby nas bardziej leczyło. Czy więcej tych ingredient slot? To w sumie nie wiem, co to oznacza do końca, ale pewnie coś nam jeszcze ulecza, na przykład energię, jak później będę, jeżeli później bym był jakimś tam czarodziejem. Dobra, dajcie bossa. Ktoś tu płacze. Ulepszyłem moją szabelkę. Widać, że ten damage jest lepszy. W sumie fajnie, że ja muszę wykonywać na nich egzekucję, bo mam ułatwienie zabierania tych broni, także to jest spoko. Przed bossem by najlepiej było zebrać, nie? O kurde! Myślałem, że tamten pasek się zbugował na tamtym, a ten zza kotary się wyłonił. Spoko to jest nawet, powiem wam, że... Ja o tej grze dopiero się dowiedziałem z miesiąc temu. Ciekawe, czemu to tak było cicho o tym. Drabina jest, tu są drzwi. Muszę przejrzeć tutaj dookoła. Gdzie ten, skąd ten płacz? To jest zamknięte. To jest skrót. Szybko się rozejrzę tutaj. Dobra. Dużo mocniejszy jestem. To nie... To ona? Nie, to pewnie jakiś inny mobek płacze. Tylko nie wiem, który. Gdzieś tam na górze. Jak do tej drabiny się dostać? Myślę, że od góry po prostu. Tam coś jest do znalezienia. Po tej drabinie musimy pójść. Kurczę, dziwne, że bossa jeszcze nie ma. Na bank mi tu zaraz ktoś wyskoczy. Ile ma uleczyło? 218 ma. Nic mnie nie uleczyło. Może dlatego, że nie wykonałem egzekucji, tylko zabiłem go jakby w trakcie walki z nim, nie? Dobra. Ja przyszedłem stąd. Trochę się tu łatwo zgubić. Nie wiem, skąd ta chmara jest. Bo tu jest trucizna. Muszę gdzieś znaleźć przyczynę. Może nie za każdego przeciwnika mnie uleczę. Nie, dobra, teraz 25. To jest dość sporo, to jest naprawdę dużo. Na górze jest ten smród. Śmierdząca bomba. Tak. Czy nie mogłem... Kurde! Spieprzej, dziaduchu jeden. Tutaj znowu jakiś błąd miałem. Nie mogłem zlokować na nim. Czasami mi tak jakby nie czyta tego wszystkiego, co ja chcę wykonać, kurczę. Mało mam miejsca tu na walkę z nim. No i robię uniki w drugą stronę. Idź ty. Ja pierdzielę. Na takiego lamusa poszło mi tyle.
Ty się zablokowała. To chyba ona płakała. Już chyba nie słychać. Nie. Ktoś tu jeszcze ryczy. Ja pierdzielę. Na bank to jest boss. Myślę, że zniszczyłem tą chmurę smrodu, więc pewnie musimy zejść. Już kilka razy umarłem, kurczę, już. No nie wiem, czy nie 10. Stamtąd przylazłem. Tu jest drabina jakaś. Co to za drabina jest? Co to jest za drabina? Po to ona była? Jakiś kolejny mamy ingredient. Tu mogę zeskoczyć, ale nie chcę się znowu wracać. Wydaje mi się, że powinny być drabiny, ale jeżeli skrót, to też nie drabina, nie? Zaraz zobaczymy. Dobra, to ona pod. 25 HP, tam była brama, także ją chyba otworzymy, to może być skrót. Ta dupa. Strasznie mi gorąco jest. Kurczę, znowu kontrol nie zdążę nacisnąć. Dobra, zdążyłem. Ale dziwne, bo dwa piórka mi wysłał. Ja tu zaraz umrę. Kurde, kamera źle, no. Pochwaliłem za bardzo, za szybko. No niestety, nie odblokowałem skrót. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu na razie zakończę. Widzę, że tu jeszcze mi sporo zostało. W dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Mam nadzieję, że gra wam się podoba. W opisie macie link, żeby od razu sobie wejść na Steama. Tam jest ta gra dostępna. Nie wiem, ile będzie kosztowała. Zachęcam, bo faktycznie jest fajna, szczególnie dla fanów Souls-like. Bardzo ciekawy klimat i myślę, że walka będzie bardzo ciekawa na dalszym etapie gry, bo tutaj możemy naprawdę fajnie levelować tą naszą postać. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, dajcie znać, co sądzicie o grze i mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych odcinkach na kanale Rizer. Pozdrawiam, cześć!